Witajcie kochani, witam Was serdecznie, już prawie zdrowa. Dziękuję bardzo za Wasze modlitwy, za Wasze starania, za wszystkie maile, za wszystkie wiadomości pełne życzliwości. Teraz szczególnie, kiedy jest taki czas różnych niepokojów i smutnych wydarzeń, które są wokół nas. Ważne jest to, że jesteśmy razem, że staramy się jakoś blisko siebie być, że staramy się być życzliwi względem siebie, że jesteśmy tutaj codziennie rano, żeby otwierać Boże Słowo i modlić się. To jest teraz bardzo, bardzo ważne. Jezus powiedział, że przy końcu czasu, miłość oziemnie. Miłość oziemnie. Nie możemy pozwolić, żeby coś takiego się wydarzyło w naszych sercach. I dlatego dzisiaj nagrywam ten filmik, bo on będzie dotyczył właśnie tej miłości, dorzucania do ognia, żeby płonął cały czas mocno. Tak w ogóle nagrywam ten filmik po raz drugi bo pod koniec nagrywania pierwszego siadła mi bateria i wszystko straciłam. Taka jest rzeczywistość, powiem Wam. Taka jest właśnie rzeczywistość. Taka jest sprawiedliwość na tym świecie. Nie ma sprawiedliwości. Trzeba pracować i czasami o wiele więcej niż się nam wydaje, że powinniśmy pracować. Otworzymy sobie Ewangelię Mateusza, piąty rozdział, przeczytamy od 20 do 22 wersetu. Mówię wam bowiem, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, podlega sądowi. Lecz ja wam mówię, każdy, kto się gniewa na swego brata bez przyczyny, podlega sądowi, a kto powie swemu bratu raka, podlega radzie. A kto powie głupcze, podlega karze ognia piekielnego. To jest niesamowite. Jezus odnosi się tutaj do prawa ze Starego Testamentu, które było rozumiane jako niezabijanie ciała. Nie zabijaj, czyli nie zabijaj ciała, nie zabijaj w fizyczny sposób. I oczywiście to prawo w Nowym Testamencie jest nadal aktualne. Jezus nie pochwalił zabijania fizycznego. Ale nadal jest to coś złego, i prawo ze Starego Testamentu jest nadal stosowane w Nowym, ale, ale Jezus pogłębia je jeszcze mocniej, pokazuje, że śmierć może być zadawana na różne sposoby niekoniecznie fizycznie. Możesz zabijać słowem, możesz zabijać postawą, możesz zabijać wzrokiem, możesz zabijać całą atmosferą, która jest wokół ciebie. Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie, czy. Kiedyś wam się to zdarzyło spotkać osobę, która stała koło was, i czuliście nienawiść od niej. Że ona was nienawidzi, że ona was odrzuca. Czuliście, chociaż ona nic nie mówiła, może ktoś nic nie powiedzieć, ani słowa. Może nie bić was, tak? Nie, nie patrzeć nawet gniewnie na was, ale czujecie przez atmosferę, która z wokół tej osoby, niechęć i odrzucenie. Mi się to zdarzyło, to jest coś strasznego. Ale to pokazuje, że stan naszego serca nie jest jedynie widoczny przez Boga, ale jest również odbierany od in przez innych ludzi. I my możemy krzywdzić innych, możemy ich zabijać, możemy ich tłamsić, możemy im nie pozwalać na wzrost, na rozwijanie się w, naszej, w naszym otoczeniu, przez to, jaką postawę serca mamy względem nich. I jest to rodzaj zabijania. Możemy zabijać naszych bliskich, możemy zabijać nasze dzieci, możemy zabijać ludzi wokół, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Bo w sercu mamy nienawiść, bo w sercu mamy zawiść, niechęć, zazdrość, jaką, jakiś rodzaj zawiści. Być może nawet ta osoba coś nam zrobiła, ktoś nam z zewnątrz coś zrobił, także nas zranił, i my teraz pielęgnując to zranienie, tą ranę, nie pozwalając się uzdrowić przez Boga. Nie wyrzekając się tego, nie, nie przebaczając tej osobie, która nam to zrobiła. Obrastamy w postawę, która niesie śmierć. Tak ta, ta rana może stać się miejscem zadawania następnych ran innym ludziom. I Jezus mówi tutaj o tym, że musimy strzec swojego serca. Dlatego, że Inni ludzie mogą wywoływać w nas bardzo silne emocje. Teraz widzimy, co się dzieje w kraju. Wiele osób wypowiada straszne słowa, robi straszne rzeczy i naprawdę można mieć niechęć, można mieć obrzydzenie. Można o tym zacząć rozmawiać. Jeszcze jak spotkasz się z kimś, kto myśli tak samo, to w ogóle sobie przytakniecie i będziecie już mieli cały klub, który myśli tak samo. I, i można rosnąć w pewnych przekonaniach. Używając nawet pewnych słów, pewnych zwrotów potępiających innych ludzi, mając do tego jakieś moralne, może nawet przyzwolenie, ponieważ te osoby naprawdę robią złe rzeczy i głupie rzeczy, i równocześnie wchodzić na bardzo grząski teren, niebezpieczny teren, o którym Jezus mówi teren zabijania. Teraz dużo się mówi na temat bycia pro-life, bycia przeciwko aborcji, przeciwko zabijaniu płodów. I dobrze, że się o tym mówi, bo zabijanie w jakiejkolwiek formie jest złe. Ale musimy też zwrócić uwagę na to, że my możemy zabijać w dużo bardziej subtelny sposób. I o tym mówi Jezus. Żeby strzec swojego serca. Nie pozwolić, żeby miłość oziębła. Nie pozwolić, żeby nasz sposób myślenia był zabójczy dla kogokolwiek. My możemy nawet nie wypowiadać żadnych słów. Nie chodzić na jakieś demonstracje, nie wiem, fizycznie nie, nie robić niczego zabójczego, ale przez swój sposób myślenia możemy nieść taką śmierć swojemu otoczeniu. Jezus mówi o tym, że nasza sprawiedliwość musi być obfitsza niż uczonych w prawie i ferazeuszy. Przekładając to na dzisiejsze czasy, nasza sprawiedliwość musi być większa niż jakikolwiek autorytet duchowy czy moralny, który znamy, który może do tej pory był dla nas kimś ważnym. Może patrzyliśmy na pewnych ludzi i nadal patrzymy. Ale nasza sprawiedliwość musi być większa niż ich, ponieważ ci ludzie również mogą się mylić. Jezus mówi: Musi być większa, bo inaczej nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. Ludzie, którzy do tej pory byli autorytetami, mogą już nimi nie być, mogą również dać się zwieść, mogą dać się zarazić nienawiścią. Mogą przyjąć sposób walki od nieprzyjaciela, mając inne poglądy, ale dalej sposób walki, prezentowania poglądów może nieść ze sobą śmierć, być prosto z piekła. I dlatego my musimy nieustannie sobie przypominać słowo naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, jego postawę, jak on traktował ludzi, w jaki sposób on się zachowywał, kiedy on doświadczał, Przykrości, cierpień, odrzucenia, zranienia, w jaki sposób on postępował i jakie, jakie słowa płynęły z jego ust. Musimy sobie uświadomić, że Bóg patrzy inaczej na serce człowieka niż człowiek, i my możemy mieć jakieś właściwe pobudki do tego, żeby czuć gniew, żeby ten gniew w jakiś sposób wyrażać, żeby dobitnie zaznaczać swoje poglądy i swoje zdanie. I nam się może wydawać, że jest to usprawiedliwione, ponieważ nasze poglądy są właściwe. Ale Bóg patrzy na serce i On widzi o wiele więcej. On w przykazaniu nie zabijaj widzi różne odcienie tego zabijania. I my również musimy być świadomi tego, jaką atmosferę niesiemy wokół siebie. Czy pozwalamy innym się rozwijać? Czy pozwalamy wzrastać? Czy niesiemy życie? Czy niesiemy oddech, przestrzeń do tego, żeby móc się pomylić, żeby móc się wycofać, żeby móc zmienić pogląd, żeby móc się ukorzyć, żeby przyznać się do błędu. Czy też wytwarzamy atmosferę, w której wszystko jest napiętnowane, wszystko jest na celowniku, gdzie zauważamy tylko błędy, gdzie wytykamy tylko błędy innym. I, i wytwarzamy atmosferę bez miłosierdzia, bez łaski. Drogi Boże, my dzisiaj chcemy modlić się do Ciebie, żebyś Ty zmieniał nasze serce. Żeby te wszystkie myśli, które przychodzą nam czasami do głowy, które są niepochlebne, które są niewłaściwe, które, które są być może nawet pod wpływem tego, co inni robią, złego czy, czy brutalnego, ale to oburzenie, które w nas rośnie, prosimy Cię, żeby ono się nie przeradzało w nienawiść, żeby ono się nie przeradzało w gniew, który później będzie sądzony. My chcemy być Twojego usposobienia względem innych ludzi. Chcemy mieć Twoją łagodność, Twoje wybaczenie, nieustanne wybaczenie w sercu, nieustanną łaskę, która będzie płynęła w kierunku innych ludzi, tak, żeby oni mogli przyjść do nas i zaczerpnąć tej wody życia, która wytryskuje z naszego wnętrza, żeby mogli się posilić, żeby mogli odetchnąć, żeby mogli zobaczyć, że są ludzie, którzy myślą inaczej i są zupełnie innego ducha, którzy nie są z tego świata, a którzy są z Twojego królestwa. My chcemy reprezentować Ciebie teraz w tych trudnych chwilach dla Polski, dla naszych sąsiadów, dla tych skłóconych czasami nawet rodzin. Chcemy być miejscem odpoczynku i wytchnienia takim miejscem, gdzie mogą doświadczyć Twojego królestwa, zupełnie innego sposobu patrzenia na sprawy, gdzie będzie obfitować miłość i łaska, łaskawość, życzliwość. Chcemy być takimi osobami. Chcemy żeby ludzie spotykając się z nami mogli spotkać się z Tobą I mieli możliwość nawrócenia się, żeby zapragnęli innego świata, żeby zapragnęli innego sposobu myślenia, takiego, który teraz się w ogóle nie mieści ludziom w głowach, który jest nie do zaaprobowania, który nie mieści się w schematach, który wydaje się być słaby, ale który pochodzi od ciebie i który ma prawdziwą siłę oddziaływania i zmiany, dlatego że tylko Twoja miłość zmienia serca i tylko Twoja miłość jest stanie doprowadzić do trwałych zmian, przemian w naszym społeczeństwie. I potrzebujemy Ciebie Jezu teraz. Potrzebujemy Ciebie, żebyś przyszedł i objawiał swoją moc i chwałę, objawiał swoją osobę, żeby ludzie mogli Ciebie poznać, mogli wybrać Ciebie, że mogli się nawrócić, żeby. Żeby w tych dramatycznych momentach historii, teraz, ludzie mogli dostrzec to, że ty istniejesz, że ty jesteś potężniejszy niż to, co człowiek jest w stanie zrobić, i żeby stanęli po Twojej stronie. Modlimy się o przebudzenie duchowe w tym kraju, o przebudzenie duchowe w naszych rodzinach, w naszym własnym wnętrzu, żebyśmy szukali Ciebie teraz, bez wytchnienia, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Żebyś ty był we wszystkim uwielbiony, żebyś ty był we wszystkim dostrzeżony i żeby twoje życie mogło się objawić. Modlimy się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Ciekawy jestem tego, w jaki sposób ty postrzegasz zabijanie, głęboko pojęte zabijanie, w jaki sposób możemy ludzi innych zabijać. Czy miałeś może takie doświadczenie, że Bóg pokazał ci niewłaściwą postawę, czy niewłaściwe słowa, które użyłeś? które wcześniej wydawały się być ok, ale kiedy Duch Święty przychodzi, to on objawia zakamarki serc i pokazuje w jakim świetle on wszystko widzi. Być może miałeś takie doświadczenie, że Bóg wskazał ci, że to co uznawałeś kiedyś za dobre, okazało się być złe i odwróciłeś się od tego i zacząłeś czynić pokój. Czekam na twoje doświadczenia jak zawsze. Dziękuję ci za za to, że byłeś ze mną dzisiaj rano za Twoją modlitwę, za Twoją obecność, za Twoją wrażliwość, za to, że pragniesz wiedzieć więcej, pragniesz być bliżej Boga, pragniesz mieć czystsze serce, że chcesz więcej. Do zobaczenia jutro rano z Panem Bogiem. Pa Pa.